Co muszę wam pokazać, ten pociąg, bo to jest w ogóle niesamowite. Jestem nieumalowana, ale to nie ma żadnego znaczenia. Pojadę do Sławka i nie wiem, co tam będziemy robić. Czy będziemy robić teraz włosy, czy później. W każdym bądź razie, zobaczcie. To jest wars w pociągu z Łodzi, z Warszawy do Łodzi, z tym, że to jest pociąg Rubinstein. Ten pociąg będzie później jechał do Lublina chyba, ale zobaczcie, jaki pociąg, jakie tutaj są warunki. Po prostu to jest wars. Ja akurat sobie siedzę tutaj w warsie, bo warunki są po prostu fantastyczne. Teraz jesteśmy na Widzewie już. Pociąg jedzie o godzinie, no on trochę był spóźniony. To jest miejsce dla niepełnosprawnych. No tak jak ja teraz z tą nogą mogłabym tutaj usiąść po tym. To jest łazienka. Zobaczcie, jakie warunki. Czyściutko. I to jest pociąg do Łodzi Fabrycznej. No ja akurat siedzę w tym, w warsie, bo sobie kawę wzięłam, no ale warunki są naprawdę fantastyczne. To musiałam pokazać, bo no nie do wiary po prostu. Tylko zaraz, która to klasa jest, no nieważne, no na pewno, w każdym razie pociąg jest fantastyczny, to jest pociąg Rubin, że to jest pierwsza klasa czy druga? Pierwsza. A to jest pierwsza klasa, aha. No ale jakkolwiek, w drugiej są pewnie takie same prawie, nie? Większe odstępy, no ale też są takie te, i stoły, i w ogóle, i te biznesowe. No naprawdę warunki są wspaniałe. Tutaj ewentualnie tak jak niepełnosprawny na wózek i jeszcze miejsce. No naprawdę jestem zszokowana, że taki pociąg na taką krótką trasę, że ja do Gdyni nawet takim pociągiem nie jeżdżę, gdzie dystans jest przynajmniej 4-5 godzin. To jest druga klasa, zobaczcie. No naprawdę i jeżdżę przecież pociągami i naprawdę jestem zszokowana po prostu, że takie warunki, tu wszystko zamykane na szyby, nowiutki, ładny pociąg, eleganckie towarzystwo, fajna obsługa i w półtorej godziny jestem w Łodzi. Gdzie? Nawet nie półtorej, bo ja wyjechałam, bo miał być pociąg 12. Zaraz 12.38, a myśmy wyjechali chyba 12.45, o której żeśmy wyjechali, gdzieś tak, nie? Z Łodzi. No, 49, zobaczcie. I wars, i w ogóle warunki są po prostu fantastyczne. Ja jestem w każdym razie zszokowana, że takim pociągiem jadę na taką odległość. Nawet z Gdyni takich pociągów i do Szczecina nie ma. Pozdrawiam was serdecznie. Dzisiaj jest 23 maja 2023 roku. Jestem dzisiaj w Łodzi. Wracam do Warszawy jutro.